Zapraszam już do zajmowania miejsc i chciałem zaprosić teraz naszego kolejnego niesamowitego gościa. Jest z nami ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Bardzo serdecznie witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, drodzy kochani, jakbyście wstali, to będę się cieszył, bo chcę przeczytać fragment Ewangelii. Tych, którzy mają czapki, to proszę, żeby je zdjęli na moment. Termin był wybrany tej pielgrzymki tak, żeby było słońce, deszcz, żeby nie padał. Jak widać, wszystko się udało. Tak. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał raz złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Amen. Przeczytałem ten tekst, bo mamy mówić trochę o wolności. A ten tekst to jest wypowiedź Pana Jezusa, który opisuje swoje własne dzieło, na czym polega jego misja i mówi o sobie, że jest jak mocarz, który wchodzi do domu kogoś, kto też jest uważany za mocarza i kto nazbierał wiele łupów, ale Jezus jest mocniejszy od niego i kiedy do niego wchodzi, to po to, żeby go pokonać, a potem jego łupy rozdaje. To jest obrazowy opis dzieła zbawienia, które jest dziełem wyzwolenia. I to jest to, od czego chciałbym zacząć. Słuchajcie, wolność jest jednym z najbardziej chrześcijańskich słów. Bóg, jakiego znamy z objawienia, a objawienie to nie jest teoria, to nie jest zbiór abstrakcyjnych pojęć czy abstrakcyjnych zdań, prawd. Objawienie to jest działanie Boga w dziejach. Objawienie ma formę historii zbawienia. Więc Bóg, którego znamy z objawienia, jest Bogiem wyzwolicielem. Jest Bogiem, który daje człowiekowi wolność,
Właśnie takiego Boga uwielbiamy, Boga, który nas wyzwala ku wolności. Takiego Boga spotykamy w każdą Paschę. Najważniejsze doświadczenie w naszej wierze to jest doświadczenie wyzwolenia. Genetycznie wywodzi się jeszcze z pierwszego przymierza. Największe święto w Izraelu to było święto Paschy. W czasie święta Paschy Żydzi gromadzili się w rodzinach. To jest bardzo ważny moment, bo to jest o was. To jest o mężczyznach, którzy są głowami rodzin. Kiedy nadchodziło święto Paschy, rodzina się schodziła razem, a najstarszy mężczyzna w rodzinie był właśnie najważniejszym katechistą. Pełnił najważniejsze funkcje wtedy. On wprowadzał pozostałych w doświadczenie, w przeżycie tego święta. I to ten najstarszy mężczyzna w rodzinie miał powiedzieć w czasie Paschy opowiadanie o tym, jak Bóg wyprowadził Żydów z niewoli, jak ich poprowadził do wolności, jak na tej drodze z niewoli do wolności stworzył z nich naród, jak podarował im konstytucję, prawo, którym był dekalog. I miał to opowiedzieć w ten sposób, żeby każdy członek rodziny poczuł się uczestnikiem tych wydarzeń. To znaczy, żeby przeżył to jako swoje własne doświadczenie, to wyzwolenie. A więc nie tak, żeby tylko wiedział, aha, 1000 lat temu Pan Bóg nas wyprowadził z Egiptu, naszych przodków. Nie, mnie wyprowadził i mnie wyprowadza. I ta Pascha dzieje się teraz. I w ten kontekst jest wpisana nasza Wielkanoc. Jezus Chrystus z uczniami, kiedy szedł na ostatnią wieczerzę, siadł do wieczerzy paschalnej. Dokonał nowej Paschy. I my to celebrujemy w każdą Wielkanoc i w każdą niedzielę. Święty Jan Paweł II powiedział, że najstarsze święto chrześcijańskie, jakim jest niedziela, to najstarsze święto chrześcijańskie jest cotygodniową Paschą. Niedziela właściwie już następuje, bo za chwilę będziemy po nieszporach, więc wchodzimy w obchód wyzwolenia. Nie mogliśmy zostać lepiej zaproszeni niż tak, jak nas zaproszono na zejście się tutaj po to, żeby podziękować Bogu za swoją wolność, żeby podziękować Bogu za doświadczenie wyzwolenia. Nie można sensownie niedzieli przeżyć, jak właśnie w ten sposób. Dziękując Panu, uwielbiając Pana, który czyni nas wolnymi. Bóg jest wyzwolicielem. My wszyscy uczestniczymy w tym wyzwoleniu, którego On dokonuje. Wyprowadza nas z niewoli. Słuchajcie, w tym się kryje takie przeczucie, myślę, dające wiele do rozumowania, że właściwie wolność rozumie, szanuje, kocha, docenia człowiek, który w życiu kiedyś doświadczył zniewolenia. Człowiek, który wie, jak to jest, kiedy nie jesteś wolny. Człowiek, który zachował w pamięci takie momenty, kiedy nie miał poczucia, że żyje u siebie, że decyduje o własnym życiu, że dysponuje sobą, że ma nad sobą rzeczywistą władzę. Są takie momenty w życiu. Kiedy myślałem o tym, że będę do was mówił, myślałem sobie o tym, dlaczego tak bardzo cenię sobie dzisiaj życie w Polsce. Dlaczego tak bardzo cieszę się tym, co Pan Bóg nam dał. Dlatego, że ja jeszcze pamiętam czasy wcześniejsze. Nie tak jak ci, którzy nam przynieśli wolność, to nie jest moje pokolenie. Ja mam 54 lata. Podziwiam tych, którzy mają dzisiaj po lat 70, 80 albo właśnie odchodzą. Ci, którzy nam podarowali życie w wolnym kraju.
ale co nieco z tamtego czasu pamiętam. Pamiętam, kiedy musiałem razem z kolegami w czwartej klasie liceum drukować książkę do historii pod ziemią, dlatego że nie dało się czytać podręczników, które nam sprzedawano oficjalnie. Pamiętam, kiedy próbowałem gdzieś kupić z drugiego obiegu, nie wiem, najnowszą polityczną historię Polski po Boga Malinowskiego. Pamiętam, w jaki sposób mówiło się lat temu 40 w szkołach o tym, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa. Pamiętam, jak głęboko ukrywałem gazety, które miałem jeszcze gdzieś, ktoś mi podarował gazety z czasów II wojny światowej, jakie wyszły w Krakowie i w tych gazetach były wydrukowane całe listy nazwisk oficerów pomordowanych w Katyniu. I pamiętam taki moment, kiedy poszedłem do seminarium i przeżywałem pierwsze rekolekcje i mój znajomy ksiądz przyszedł do rektora seminarium i mu opowiedział, że Ryś wczoraj miał nalot służby bezpieczeństwa na własny dom, bo przyszli szukać tej książki, którą wydrukowaliśmy do czwartej klasy liceum z historii. Więc pamiętam taki system, który się bał grupki maturzystów, którzy się dowiedzą prawdy o historii własnego narodu. Dzisiaj, jak o tym myślę, to wiecie, zastanawiam się, co to był za kraj, co to był za system, który był przerażony samą myślą, nie, że 4-5 maturzystów wydrukowało książkę, a następnych 30 ją przeczytało. W każdym razie pamiętam ten czas. Pamiętam mojego brata pobitego na manifestacji. Pamiętam czas, kiedy nie byliśmy wolni. I dlatego nikt mi nie odbierze radości z tego, że dzisiaj żyję w innym kraju. Mówię to nie po to, nie wiem, żeby mówić o sobie albo żeby tu uprawiać jakąkolwiek, nie wiem, minimalną nawet politykę. Nie o to idzie. Chodzi o to, że myślę, że doświadczenie wolności, smak wolności tak naprawdę czuje ten, kto w życiu przeżył też niewolę. I zna jej smak. I wtedy zna też Boga, który przez całą historię zbawienia, od Abrahama po dziś, jest Bogiem wyzwolicielem. Jest Bogiem, który wyzwala. I to jest wielkie słowo pociechy, bo przed chwilą, kiedy tu wchodziłem, rozmawiałem z jednym z was, któremu dzisiaj nie jest wcale radośnie. Który się musi zmagać z potężnymi problemami w swojej własnej rodzinie. I doświadcza ucisku, wcale nie doświadcza radości. Doświadcza wielkiego trudu, także w zmierzeniu się z tym, że jest ojcem, że jest mężem. I może takich z was jest wielu. Ale to przyjmijcie dzisiaj dobrą nowinę o Bogu, który wyzwala. O Bogu, który jest w stanie zmienić rzeczywistość. Jest w stanie zmienić także to, nie, ten twój krzyż teraz, przez który cię zabija, przez który cierpisz. Ale nasz Bóg jest Bogiem Wielkiej Nocy, jest Bogiem zmartwychwstania, jest Bogiem wyzwolenia. I dlatego jest tak ważne przeczytać tę Ewangelię, od której żeśmy zaczęli. Chrystus jest mocniejszy niż szatan, którego słusznie ten fragment Ewangelii nazywa mocarzem. Bo zło nie jest czymś śmiesznym. Zło nie jest czymś banalnym. Niejednokrotnie w życiu tego doświadczyliśmy, że zło nas chwyciło i trzymało. To jest właśnie to, co szatan chce z nami zrobić i chce nam to wmówić. Nie? Traktuje nas jak swój łup, jak swoją własność. Jesteś mój. I w takim doświadczeniu zniewolenia, które wchodzimy przez grzech, przychodzi Chrystus, mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. To, co najpiękniejsze jest w tym fragmencie Ewangelii, którą czytałem, to jest właśnie to zdanie, że kiedy Chrystus pokonuje szatana, to łupy jego rozdaje. Rozdaje.
Chrystus nikogo nie traktuje jako swój łup. Chrystus nikogo nie zniewala. To jest, wiecie, to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie mamy, zbliżając się do Boga. Że im jesteś bliżej Boga, tym jesteś bardziej wolny w tej relacji. Owszem, przeżywasz wewnętrzne zobowiązanie. Im bardziej odkrywasz, kim On jest, przeżywasz wewnętrzne, twoje własne zobowiązanie, ale doświadczenie wolności jest pełne. W każdej chwili możesz się obrócić na pięcie i pójść. Bóg cię nie kupuje, Bóg cię nie zniewala. To jest takie doświadczenie, jakiego grzech nam nie daje. Grzech nam daje odwrotne dokładnie doświadczenie, że jeśli wdepniesz w grzech, to każdym następnym krokiem jesteś coraz mniej wolny. Czujesz, że coraz mniej możesz zrobić, albo czujesz się zmuszony do następnych kroków. Czytaliście historię Dawida, który grzeszy? Nie. Zaczyna od lenistwa. Nie poszedł na wojnę, posłał swoje wojsko, sam został w domu. Lenistwo go prowadzi do cudzołóstwa. Ale jak się dopuścił cudzołóstwa, się okazało, że kobieta, z którą współżył, poczęła dziecko, to go prowadzi do kłamstwa. Woła męża tej kobiety z wojny. Nie chce go oszukać, chce mu wmówić, że to jest jego dziecko. Tylko, że ten żołnierz, ponieważ jest wojna, on żyje w tym czasie w abstynencji. On nie podejmuje współżycia z tą żoną. Dawid jest przerażony, więc co? Więc układa spisek, w wyniku którego ten żołnierz zostanie zabity. Lenistwo, cudzołóstwo, kłamstwo, morderstwo. To jest, wiecie, król ani się spostrzegł, jak go głęboko grzech wciąga. I głębiej, i głębiej, i głębiej. I masz poczucie coraz mniej ruchu, coraz mniej możliwości, coraz większe doświadczenie zniewolenia. Już się stąd nie wydostanę. Ja przychodzi mocniejszy. Przychodzi mocniejszy. Jezus Chrystus przychodzi mocniejszy. Pokonuje tego, który cię traktuje jak swój łup. I mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. Z Bogiem nie da się inaczej spotkać jak w wolności. Ja dzisiaj przed chwilą, zanim tu przyjechałem, przyjmowałem śluby jednej kobiety, która ślubowała na całe życie wejście do takiej pięknej wspólnoty, która się nazywa Ognisko Miłości. Człowiek może się związać z Bogiem ślubem na zawsze. To znaczy, może człowiek powiedzieć Bogu, należę do Ciebie. Człowiek może stać się własnością Boga. Nawet dzisiejsza Ewangelia mówi, że człowiek może myśleć o sobie jako o niewolniku Boga. My jesteśmy na Jasnej Górze. Znacie takie sformułowanie, którego używał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, że można być niewolnikiem Pana, można być niewolnikiem Maryi. Można używać takiego słownictwa. Człowiek może należeć do Boga, ale może to zrobić wyłącznie w oparciu o swoją wolną decyzję. O swoją wolną decyzję. Ja pamiętam, jak lat temu 40 tłumaczył nam to na wykładach w Krakowie świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, mówił tak: zapamiętajcie, chłopaki, na całe życie, im wyższa wartość, tym większa wolność. Im wyższa wartość, tym większa wolność. Mamy w życiu różne wartości. Na przykład o tej porze wartością jest jedzenie. Nie? Zjedlibyście co? Albo wypilibyście ciepłej herbaty? Jak spadnie temperatura, to wasza wolność w stosunku do picia ciepłej herbaty będzie coraz bardziej się zmniejszać. I jak będziecie już bardzo zmarznięci i ktoś wam pokaże kubek ciepłej herbaty, to się rzucicie po niego, żeby go wypić i nie będziecie się ani chwili zastanawiać. Nie? Nasze pragnienie chleba, nasza wolność w stosunku do chleba zasadniczo się zmniejsza, im bardziej stajemy się głodni. Nie? Natomiast chleb jest wartością w życiu człowieka.
ogromną. Potrzebujemy chleba, ale są wartości większe niż chleb. Na przykład wszystkie wartości etyczne. Dobro, sprawiedliwość, prawda. I im wyższa wartość, tym większa wolność. Nie musisz mówić prawdy. Nie musisz być sprawiedliwy. Możesz. Możesz. Pewnie, im bardziej odkryjesz te wartości, będziesz do nich coraz bardziej przywiązany, będziesz je wybierał świadomie, będziesz chciał je potwierdzać, im głębiej je poznasz, ale nic nie musisz. Najwyższą absolutnie wartością jest to, co święte. Najwyższą wartością jest spotkanie z Bogiem i dlatego ono się może odbywać tylko w absolutnej wolności. I Pan Bóg nikogo nie zniewala. I to jest tak ważne. Będziecie słyszeć o tym, ludzie głupoty opowiadają, że Bóg nam, że religia nas alienuje, że religia nam coś odbiera, że wiara nam czegoś zabrania, nie? Że wiara chrześcijańska to jest zbiór zakazów, nakazów, superkontroli, że jesteś jak w gorsecie sztywnym, czy chcesz, czy nie chcesz, ruszyć się nie możesz. Nie. Biedaku. Nie. Jakie nieszczęście być chrześcijaninem. Nie. Bóg nie jest złodziejem, Bóg cię nie okrada, Bóg cię nic nie zabiera. Bóg mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. Łupy rozdaję. Pamiętam kiedyś, to do mnie tak bardzo mocno dotarło, czytałem historię wyprowadzenia właśnie Izraelitów z Egiptu. I myślałem, jaka jest niesamowita różnica między Bogiem a Faraonem. Że Bóg tych Izraelitów wyprowadza, czyni ich wolnymi, prowadzi ich do ziemi wolności, a Faraon za nimi goni, żeby ich złapać i mieć ich dla siebie. I to może być nieraz w relacjach także między nami, między ludźmi. Nie? Możesz innego traktować jako łup, trzymasz go dla siebie, a możesz mu powiedzieć, jesteś wolny i spotykasz się człowiekiem w wolności, to znaczy w bezinteresowności, to znaczy w miłości. I to jest doświadczenie, którego my się uczymy od Boga. Bóg nas nigdy nie kupuje, nie zniewala, nie układa się z nami, nie paktuje, nie kombinuje w ten sposób. Jest absolutnie to spotkanie pełne, z Jego strony zawsze bezinteresowne, zawsze hojne. Więc dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że chciałbym powiedzieć takie zdanie. Nie bądźcie podejrzliwi wobec wolności. Bądźcie podejrzliwi wobec ucieczek od wolności. Tu uważajcie. To jest to, co święty Paweł napisał. Ku wolności wyprowadził nas Chrystus, wyswobodził nas Chrystus. To trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. To zdanie brzmi w pierwszej chwili, ktoś powie absurdalnie, kto będąc wolny wsadza głowę pod jarzmo. Wszyscy krzyczą wolność, 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 odmieniają w tysiącu przypadków. Nasza cywilizacja bez przerwy krzyczy, nie, wolność dla wolności, z wolnością przy wolności. No i najważniejszy wołacz. O, wolności ty moja. Nie. I jednocześnie żyjemy w takich czasach, które można by nazwać absolutną ucieczką od wolności. Nie. Człowiek, który na co dzień krzyczy, ma usta pełne tej pretensji o wolność, jednocześnie bardzo chętnie, łatwo z niej rezygnuje. Chcę powiedzieć tylko o dwóch takich problemach. I każdy z nas niech się z nimi mierzy. Każdy z nas. Ja się będę mierzył na swoją miarę i wy na swoją. Myślę, że dzisiaj jedną z takich najważniejszych, najczęstszych może, nie wiem czy najważniejszych, ale najczęstszych ucieczek od wolności to jest ucieczka w niewinność. W niewinność. Co mam na myśli? Na to, że jak jesteś w niewoli, to niewola zdejmuje z ciebie odpowiedzialność.
Żydzi, jak byli w niewoli egipskiej, to mogli narzekać na faraona, mogli narzekać na niesprawiedliwość, na nieludzki system, tak dalej, tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy Bóg ich wyprowadził z Egiptu na pustynię, a potem prowadził ich do Ziemi Świętej, nie, to otwarł się przed nimi świat odpowiedzialności. Odpowiedzialności. Jesteś wolny, nie masz na kogo zrzucić. Nie masz na kogo zrzucić winy. Ta ucieczka w niewinność jest taką ucieczką, powiedziałbym, stricte lewicową. Bo kiedy ja jeszcze się uczyłem jakiejś tam filozofii w szkole średniej i potem na studiach, to nam tłumaczono za Marksem, że wolność jest rozumieniem konieczności. Świat jest, jaki jest. Struktury w nim są, jakie są. Ma swoje prawa, rozwija się według nich. Wszystko, co możesz, to zrozumieć i rozumnie się temu poddać. Wierzycie w to? A to jest nasza ciągła tęsknota, żeby powiedzieć: nie, no, nie moja wina. No, takie są czasy, takie są układy, w taki sposób się żyje, takie są warunki. To jest ucieczka w niewinność, nie? Szukanie odpowiedzialności poza sobą. Poza sobą. Wolność mówi: odpowiadasz. Wolność mówi: jesteś większy niż warunki, w których żyjesz. Kiedyś to mówiłem, możeście słyszeli, ale powtórzę. Jak się zaczął stan wojenny w Polsce, to kardynał Franciszek napisał list do Ojca Świętego Jana Pawła II. On mi o tym kiedyś opowiadał, bo ja go pytałem, jaka była jego reakcja na to, że się zaczął stan wojenny w Polsce. I kardynał Franciszek mówi: nie wiesz, do kogo napisałem? Mówię: nie wiem, do Jana Pawła. Mówię: to mnie nie dziwi. On mówi: ale nie wiesz o czym? No nie wiem o czym. A on napisał list, w którym prosił papieża o beatyfikację brata Alberta i o kanonizację świętego Maksymiliana. I jak mi to powiedział, to ja sobie przypomniałem, rzeczywiście zaraz stan wojenny był 81 rok grudzień, a w październiku w 82 roku była kanonizacja świętego Maksymiliana, a w wakacje 83 była beatyfikacja brata Alberta. Ale pamiętam, że jak mi kardynał to powiedział, że on prosił papieża o beatyfikację i kanonizację, to myślę: księdza kardynała przepraszam, bo go kocham, już jest w niebie. Myślę: ale jest odleciany. Co to za pomysł? Tak? Ludzie siedzą w więzieniach pozamykani, tam ZOMO leje hutników, tam leje górników, tam już poginęli, a on pisze list o beatyfikację i kanonizację? Oczywiście potem sprawdzałem źródła i wiem, że kardynał na drugi dzień po wybuchu stanu wojennego miał na półce, na biurku, miał listę wszystkich, którzy byli pozamykani z jego diecezji. To był człowiek, który chodził głęboko po ziemi i zaraz poszła pomoc do wszystkich obozów internowania. Ale pierwsza rzecz, o jaką poprosił, to była beatyfikacja i kanonizacja dwóch ludzi, którzy się okazali więksi niż warunki, w których żyli. Bo brat Albert przeżył powstanie styczniowe i zabory. I potem przeżył początek przynajmniej I wojny światowej. Więc żył w czasach, które każdy z nas nazwie nienormalnymi. I Maksymilian żył w takich czasach i odszedł w takich czasach w Auschwitz. I to byli ludzie, i takich ludzi nie brakuje w dziejach. To są ludzie, na których zło się zatrzymuje. Trudno sobie wyobrazić o większą strukturę zła niż obóz koncentracyjny w Auschwitz. Naprawdę trudno. I to zło miało granice. Pamiętam, jak kiedyś Jana Pawła II zapytali Tischner i Michalski, dlaczego jest człowiekiem optymistą. Skąd się bierze jego nadzieja w stosunku do życia? Przeżył nazizm, przeżył komunizm. Skąd u niego taki optymizm? I Jan Paweł II odpowiedział: bo jest granica wyznaczona złu. I ona jest właśnie w takich ludziach jak Maksymilian, jak brat Albert, jak wielu, wielu innych. Zło do nich dochodzi i musi się zatrzymać. Po prostu nie jest w stanie pójść dalej. Oni stanowią słup graniczny.
zło nie jest w stanie ich przestąpić. Bo to jest wiara Kościoła, że człowiek jest większy niż warunki, w których żyje. I to oznacza, że jest wolny. To oczywiście oznacza, że czuje się też odpowiedzialny, bo nigdy nie był w takich warunkach, w których by powiedział, nie da się inaczej. Zrobiłem tak i tak, ale musiałem. Zrobiłem tak i tak, ale wszyscy tak robią. Nie, nie musisz robić tak jak wszyscy. Nie musisz. Możesz się okazać świadkiem miłości absolutnej w samym środku systemu nienawiści. Możesz pokazać, jak ważne jest jedno ludzkie życie, tam, gdzie, w takim systemie, w którym ono kompletnie straciło jakąkolwiek wartość. Bo jesteś większy. Bo Bóg cię uczynił większym. I to oznacza, że cię uczynił wolnym. Jak cię uczynił wolnym, oznacza, że cię uczynił też odpowiedzialnym. I nie uciekaj w niewinność, tylko tam, jak potrzebujesz, to wstań i powiedz przepraszam. To jest niesłychanie ważne słowo wolnych ludzi. Wolni ludzie potrafią powiedzieć przepraszam. I to dotyczy wszystkich wymiarów naszego życia, od najbardziej osobistych po najbardziej publiczne. Wolny człowiek potrafi powiedzieć przepraszam. Nie uciekajcie w niewinność, to jest ucieczka od wolności. Ucieczka od odpowiedzialności. I to jest ucieczka też od tej wielkości, jaką Bóg wyznaczył człowiekowi. Jedno z takich, wiecie, najważniejszych pytań w dziejach Kościoła, w dziejach teologii chrześcijańskiej, to było pytanie o to, czy człowiek jest jeszcze wolny po grzechu pierworodnym. Bo każdy z nas nosi w sobie, jak mówi katechizm, potrójną pożądliwość. Masz w sobie skłonność do pychy, masz w sobie nieczystość, masz w sobie chciwość. Ktoś nie ma tego, ręka do góry. Chwała Bogu, mężczyźni są uczciwi. Tak, mamy w sobie potrójną pożądliwość. To oznacza skłonność do zła. To oznacza w człowieku napięcie, takie, o jakim pisze na przykład święty Paweł, że łatwo mi przychodzi chcieć dobrze, ale zrobić już nie. A jeszcze mocniej o tym napięciu pisze święty Augustyn, który mówi tak, walczyły we mnie dobra i zła wola i ja w tej walce byłem po obu stronach. Byłem po obu stronach, bo fascynuje mnie dobro, pociąga mnie Chrystus, ale mam też radość i satysfakcję z grzechu. Takie jest ludzkie doświadczenie, więc Kościół, który czyta człowieka i czyta go z miłością, stawiał sobie pytanie, nieraz bardzo mocne, czy człowiek rzeczywiście jest wolny, jeśli w nim jest taka skłonność do zła? Jedna z największych debat w dziejach Kościoła na Soborze Trydenckim tego dotyczyła. Była tak ostra, słuchajcie, że się ojcowie soborowi ze sobą bili. No chłopy to chłopy. Sięgali po argumenty wyjątkowe. Ale napisali z tej walki, z tej debaty, która była gorąca, ostra, taka rzeczywiście angażująca, napisali jeden z najpiękniejszych tekstów w dziejach Kościoła, się nazywa Dekret o usprawiedliwieniu. Zaczynają od tego, że człowiek mimo tego, że jest rzeczywiście skażony złem, że jest w nim potrójna pożądliwość, jest wolny, odpowiada za to, co robi, jest wolny wobec zła i jest wolny wobec Boga. I że odkupienie dokonane w Chrystusie dalej potwierdza tę naszą wolność, jeszcze ją wyzwala. Dlatego mówię, nie szukajmy usprawiedliwienia poza sobą, nie zrzucajmy winy poza siebie. To jest jeden problem, o którym chciałem powiedzieć, ta ucieczka od własnej wolności, takie poczucie niewinności, takie szukanie niewinności. Nie, powiedz przepraszam. Powiedz, to jest słowo, które otwiera relacje. To jest słowo, które wszystko zmienia. Powiedz przepraszam, znaczy jesteś wolny.
Drugie ważne wyzwanie to jest dawać doświadczenie wolności innym. Tak jak pragniesz go dla siebie, tak postaraj się dawać to doświadczenie wolności innym, a już zwłaszcza tym ludziom, którzy na wiele sposobów są od ciebie zależni. My się bardzo tego boimy. Może nawet bardziej boimy się dać wolność innym, niż samemu być wolnym. Można mu uwierzyć, można mu zawierzyć, jak będzie mu wszystko wolno. Albo można mu tak uwierzyć, żeby go obdarzyć wolnością. To jest ogromnie ważny problem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak my zaczynamy reglamentować wolność ludziom, to z tego się tworzą rozmaite między nami podziały. Ten dramat, który przeżywamy bardzo mocno w naszej ojczyźnie. Rozmaite podziały. Pismo Święte wiele razy mówi, daj doświadczenie wolności. Jak Żyd przeżywał szabat, jak przeżywał Paschę, to pierwsze co, to ważne, żeby razem z nim świętowały jego dzieci, żeby razem z nim świętowali jego niewolnicy. Wszyscy, którzy od ciebie zależą, jak ty jesteś wolny, dawaj to doświadczenie innym. Pokaż drugiemu, że go traktujesz jak rzeczywistego swojego partnera. Wielu z was pełni w życiu jakieś tam funkcje kierownicze. Niektórzy z was są biznesmenami, niektórzy mają swoje własne firmy albo zarządzacie innymi w waszych wspólnotach kościelnych. Chcesz, żeby drugi coś wykonał. Daj mu w tym wolność, daj mu swobodę, niech to zrobi po swojemu. Nie kalkuj się na drugiego. Nie próbuj się sklonować na innym. Największym przeciwieństwem tego, że dajesz drugiemu doświadczenie wolności, jest manipulowanie drugim. I to jest to, gdzie trzeba zrobić bardzo poważny rachunek sumienia, bo my nieraz, mając dobre intencje, wiedząc lepiej, będąc mądrzejszymi, potrafimy drugimi manipulować. Nie? I to jest, wydaje nam się skuteczne, wydaje nam się sensowne, a ta skuteczność trwa tak długo, jak długo ten drugi człowiek się nie dowie. A potem to wszystko, co się niby udało osiągnąć, leży w gruzach. Więc tak jak mówię, nie podejrzewajcie wolności. Natomiast bądźcie bardzo podejrzliwi wobec wszystkich prób jej negowania. I w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. Natomiast wiara przeżywana w Jezusie Chrystusie, Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie w Duchu Świętym, jest wiarą, jest uwielbianiem, jest pójściem za Bogiem, który wyzwala. Amen. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi za to słowo. I teraz proszę naszych muzycznych o jeden kawałek i będziemy przechodzić do kolejnego nauczania. Nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami, z nieba rządzi mocy, miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest
nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami, z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami, z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami, z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Hello, hello. This one's working. Holy mackerel. Chciałem teraz poprosić naszego przyjaciela Donalda Tarbita. Jest w Polsce przez ostatni tydzień. Przeżyliśmy razem weekend. Odbyliśmy kilka spotkań w różnych miejscach w Polsce. Teraz Donald będzie do nas przemawiał, a jutro wcześnie rano wyjeżdża na Białoruś. Także bardzo się cieszymy, że Pan Bóg pozwolił nam na to, byśmy mogli go dzisiaj gościć. Tym bardziej, że jest szczególna okazja, bo 10 lat temu z Donaldem wspólnie zaczynaliśmy pracę jako mężczyźni Świętego Józefa. W sierpniu 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie w Krakowie. Więc mamy niejaki jubileusz 10 lat spotkań mężczyzn Świętego Józefa. I myślę, że mamy za co Panu Bogu dziękować. Za te lata, za ten czas, za to wszystko, co nam dał. A teraz, żeby nie zabierać tego czasu, to po prostu zapraszam Donalda. Wolność, freedom. Everyone wants freedom. Każdy z nas potrzebuje wolności. But what do we want freedom from and what do we want to have freedom to? Ale od czego chcemy być wolni, a do czego chcemy być wolni? In the United States we were founded to be a free country. A jako Stany Zjednoczone zostaliśmy założeni jako naród wolnych. We were founded to have religious freedom for everyone. Jesteśmy założeni, naszym założeniem jest to, żeby każdy miał wolność religijną. Today we're having freedom from religion for everyone in the United States. Dzisiaj mamy wolność od religii dla każdego w Stanach Zjednoczonych. Things have changed not for good but for evil. Wszystko się zmieniło nie na dobre, tylko na złe. In 1960 we had the sexual revolution in the United States. W latach 60. mieliśmy seksualną rewolucję w Stanach Zjednoczonych. Because people wanted freedom, sexual freedom. Bo ludzie chcieli wolności, wolności seksualnej. But instead of freedom, it got to bring destruction to marriages. Ale zamiast wolności to rozbiło małżeństwa, rozbiło umysły. Divorce rate went from 10% to 50%. A współczynnik rozwodów wzrósł z kilku procent do ponad 50. Then the women wanted freedom. We had women's liberation. Potem kobiety chciały wolności, mieliśmy rewolucję kobiet. Equal opportunity for all women. A równe szanse dla każdej kobiety. That was freedom. To była wolność. Now every woman has to work every day and cannot stay home with their children. A teraz każda kobieta musi codziennie pracować i nie może zostać w domu z dziećmi. That wasn't very much freedom. I to nie o taką wolność chodziło. St. John Paul came and visited the United States. Kiedy Święty Jan Paweł II odwiedzał Stany Zjednoczone, he said freedom is not the ability to do what you want. Powiedział, że wolność to nie jest zdolność do robienia tego, co chcesz. No, he says freedom is the ability to do what you ought.
Ale jest to zdolność do robienia tego, co powinieneś. Only in the Holy Spirit and Jesus do we have freedom. Tylko przez Jezusa i Ducha Świętego mamy wolność. The Gospel of John 8 says this. W Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 8 jest napisane: If the Son shall make you free, then you shall be free indeed. Jeżeli Syn was uwolni, to rzeczywiście jesteście wolni. We need freedom from sin. Jesteśmy wolności, potrzebujemy wolności od grzechu. Adam and Eve were created free from all sin. Adam i Ewa byli stworzeni jako wolni od każdego grzechu. But then they sinned and they fell away from God. Ale potem zgrzeszyli i oddalili się od Boga. And fear came into the world. I przez to strach przyszedł na świat. And freedom left the world. A wolność go opuściła. Now that we had the fear of dying. A teraz my boimy się śmierci. And the father of all fears encouraged us to be fearful. I ojciec wszelkiego kłamstwa, wszelkiego strachu uzdalnia, daje nam, chce, żebyśmy się coraz bardziej bali. Even today we all have a fear of dying. Nawet dzisiaj mamy mnóstwo strachów, lęków. So we work hard so that we can make money so we'll have food and we won't die. Że chcemy zarabiać, żebyśmy nie umarli, żebyśmy mieli wszystko, czego niby pragniemy. But then we even need more money so we can feel secure so we'll have food and we won't die. Ale potrzebujemy później jeszcze więcej pieniędzy, żeby się zabezpieczyć, żeby nie umrzeć. Only the Holy Spirit gives freedom for us. Freedom from all fear. A tylko Duch Święty daje nam wolność od wszelkiego grzechu, wszelkiego strachu. Listen to what it says in Ezekiel. Posłuchajcie, co jest napisane w księdze proroka Ezechiela. He says, I will put my spirit in you. Jest napisane, ja umieszczę w was mojego ducha. You will be my people and I will be your God. Wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. And I will command the grain to be plentiful. And I will command the grain. A ja zasadzę w was, ja będę w was powodował wzrost owoców. I will increase the yield of the fruit trees. Ja będę dawał wzrost. But you need to ask me for help. Ale musicie poprosić mnie o pomoc. These words should give us some great hope and some real freedom in our lives. To słowa, które dają wielką nadzieję i wolność do naszego życia. Hope is the goal setter, the blueprint for faith. Bo nadzieja jest takim wyznacznikiem celów, jest takim szkicem, planem dla wiary. And we hope for the things that God has given us in His scriptures. I mamy nadzieję na te rzeczy, które Bóg nam obiecał w swoim słowie, w Piśmie Świętym. Some things we get automatically, like the air we breathe and the ground we walk on. Niektóre rzeczy dostajemy z marszu automatycznie, jak powietrze czy grunt, po którym spacerujemy. But some things we'll never enter into and except through faith. Ale niektórych rzeczy nigdy nie dostaniemy, chyba że pod warunkiem wiary. God is God's willingness to bless us is multiplied to us when we have the knowledge of God. Bo Boże pragnienie, żeby nam dawać, rośnie jeszcze bardziej, jak go poznajemy. We must know what God has promised to us, or we can't have faith for those promises. Musimy wiedzieć, co Bóg nam obiecał, bo inaczej nie możemy mieć wiary w te rzeczy. I'm going to read what the Bible says in 2 Peter 1, verses 2 and 3. W drugim liście świętego Piotra, w rozdziale pierwszym, wers 2 do 3 jest napisane: Łaska i pokój niech wzrastają w was przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do pobożnego życia. Dała poznać tego, który nas powołał do udziału w swej chwale i doskonałości. We get everything through our knowledge of God. Dostajemy wszystko dzięki naszej znajomości Boga. Wishing will not accomplish anything in the kingdom of God. Bo takie oczekiwanie czy takie wishing will not accomplish anything. Tylko oczekiwanie i tylko jakaś nadzieja na to, co chcemy, nie spowoduje, że to dostaniemy. But hoping will accomplish things. Ale prawdziwa nadzieja dokończy. Sprawi, że dostaniemy te rzeczy. In Romans 5:5 it says, hope does not disappoint us. W liście do Rzymian 5:5 jest napisane, że nadzieja nas nie rozczaruje. Sometimes we say, oh, I hoped and I prayed and I prayed and I hoped and nothing happened. Czasami mówimy, że ja mam nadzieję, modlę się i mam nadzieję, nic się nie dzieje. If you ended up disappointed, it was not Bible hope that you had.
Jeśli modlitwę kończysz rozczarowaniem, to nie była naprawdę biblijna nadzieja. Because real Bible hope will never disappoint you. Bo prawdziwa nadzieja biblijna nigdy cię nie rozczaruje. In Sirach it says this. W księdze Syracha jest napisane. Has anyone hoped in the Lord and been disappointed? Czyż ktokolwiek miał nadzieję w Bogu i się rozczarował? The answer of course is no, we're never disappointed in the Lord. Odpowiedź oczywiście brzmi nie, nigdy nie jesteśmy rozczarowani Bogiem. If you're hoping in God, you're not wishing. Jeśli ufasz w Bogu, and you are not wishing? Yeah, and you are not wishing. Jeśli ufasz Bogu, a nie jest to tylko taka płonna nadzieja, you won't be disappointed. Nie będziesz rozczarowany. Because hope serves as a blueprint for faith. Bo nadzieja jest taką podstawą do wiary. Without it, faith has nothing to do. A bez wiary ona nic nie oznacza. Hope is the plan that faith carries out. Hope is the plan that faith carries away. Mm-hmm. Carries out. The plan, like a plan, yes. Mm-hmm. Więc nadzieja jest takim planem, jest podstawą, który prowadzi wiarę. It's the inner image, the picture that the Holy Spirit prints inside us. Bo to jest taki wewnętrzny obraz, który Duch Święty w nas wdrukował. It's the picture based on the Word of God and the teachings of the Catholic Church. To jest obraz na podstawie słowa Boga i nauczania katolickiego Kościoła. But you're not going to have the hope that doesn't disappoint until you find it in the Word of God. Ale nie pozbędziesz się takiej nadziei, która rozczarowywuje, dopóki nie oprzesz jej na słowie Boga. Then you base your hope on the Word of God, not on your wishes. I wtedy oprzesz swoje nadzieje na słowu Boga, a nie na swoich własnych pragnieniach. You see, the Bible and the teachings of the church, bo nauczanie Kościoła i Biblia, are the only workable blueprint for your lives. To jedyne podstawy dla twojego życia. It's the manufacturer's operating manual. To jest taka instrukcja obsługi. If you ignore the instructions, it simply won't work. Jeśli ją zignorujesz, po prostu to nie zadziała. Some people say, "Oh, there's no hope, so I'm just going to give up." Niektórzy mówią, nie ma nadziei, więc ja już się poddaję. Let me tell you, there is always hope in the Bible. Pozwólcie, że wam powiem, że w Biblii zawsze jest nadzieja. It's God-given hope to us. To jest nadzieja dana nam przez Boga. I don't care if you have physical needs, financial needs, or spiritual needs. Nieważne, czy chodzi o wasze pragnienia jakieś materialne, duchowe, czy jakieś pieniądze. When it seems hopeless, jeżeli czujesz się bez nadziei, go to the Bible. The Word of God will give you hope. Idź do Biblii. Biblia, Jego Słowo da ci nadzieję. I want you to read from Romans 4, verse 18. Z listu do Rzymian, rozdział 4, wers 18, jest napisane: przeciwko nadziei uwierzył Abraham, mając nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co zostało powiedziane: tak wielkie będzie twoje potomstwo. The Bible actually says he hoped against hope. Biblia właściwie mówi, że on uwierzył wbrew nadziei. In other words, he used supernatural hope to overcome his natural hopelessness. Innymi słowy, użył swojej nadnaturalnej nadziei do pokonania tej nadziei ludzkiej. He locked his mind onto God's, what God said. On skupił swój umysł na tym, co Bóg powiedział. And he drove everything else out of his mind. I wszystko inne wydalił ze swojego umysłu. And then he goes on to verse 19 and says this. I dalej w wersie 19 jest napisane: i nie zachwiał się w wierze, choć wiedział, że jego ciało jest już obumarłe. Miał prawie 100 lat. I że obumarły jest łono Sary. How do you not consider a 100-year-old body? Jak możesz nie uznawać 100-letniego ciała? How do you not consider your an elderly wife? Nie brać pod uwagę tego, że masz 100 lat, tego, że twoja żona jest już niepłodna. It tells us in the next two verses. Jest o tym napisane w kolejnych dwóch wersach. 20-21. Nie zwątpił jednak w Bożą obietnicę, ale umocnił się w wierze, oddając cześć Bogu, a był przekonany, że Bóg może wykonać to, co obiecał. God's promise was at the center of his hope. Bo Boża obietnica była w centrum jego uwagi, Abraham jego nadziei. Abraham was absolutely sure. Abraham był absolutnie pewien. And you and I can be absolutely sure of the promises that come to us from the scriptures.
Ja i ty możemy być absolutnie pewni obietnic, które idą do nas przez Pismo Święte. But you can't get that way sitting every night watching television. Ale nie zdobędziesz ich siedząc codziennie przed telewizorem. You have to be praying, you have to be reading the word of God. Musisz się modlić, musisz czytać słowo Boga. You have to give more and more of your life and time to Jesus Christ. Musisz oddawać coraz więcej twojego cennego czasu Jezusowi Chrystusowi. And hope is not just saying I'm going to patiently endure this suffering until I get through it. I nadzieja to nie oznacza, że ja jakoś wytrzymam po cichu te trudności, które przychodzą, to cierpienie. Then I'm going to be happy. I że wtedy będę szczęśliwy. No, God wants us to be happy right now. Nie, bo Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi już teraz. He wants us to enjoy our lives right now. Chce, żebyśmy się cieszyli naszym życiem już teraz. You don't have to wait for all your problems to be solved. Nie musisz czekać na rozwiązanie wszystkich twoich problemów. You don't have to wait to accomplish all of your goals. Nie musisz czekać na wypełnienie, zrealizowanie wszystkich no, celów. God wants you to be happy right now, right where you are. Ale Bóg chce, żebyś był szczęśliwy właśnie teraz, właśnie tu, gdzie jesteś. All you have to do is make a decision. Bo wszystko, czego potrzebujesz, to podjąć decyzję. You want to choose to be happy every day of your life. Że chcesz wybrać bycie szczęśliwym każdego dnia przez resztę życia. Or you can choose to be unhappy. Albo możesz wybrać być nieszczęśliwym. The choice is really up to you. Wybór tak naprawdę należy do ciebie. And if you make the mistake of allowing your circumstances to dictate your happiness, jeśli popełnisz błąd, że pozwalasz okolicznościom dyktować twoje szczęście, then you're going to miss out on the abundant life that God has for you. To przegapisz obfite życie, które Bóg ma dla ciebie. I know that some of you, of course, are going through some hard times right now. Ja wiem, że wielu z was teraz przechodzi przez bardzo trudny czas. You may have some major problems. Macie jakieś wielkie problemy. I'm not saying you don't have a reason for being unhappy or upset. Nie mówię, że nie macie powodu do bycia nieszczęśliwym czy złym. All I'm saying is it's not going to change anything. Ale to, co wam chcę powiedzieć, to nic nie zmieni. When you choose to be happy, a jeśli wybierasz bycie szczęśliwym, not only will it make you feel better, to nie tylko czujesz się lepiej, but when you go around filled with joy, the Lord shows up. Ale kiedy okazujesz na zewnątrz swoją radość, pokazuje się Bóg. When you do that, your faith is going to cause God to show up again. Kiedy to robisz, to zapraszasz, zmuszasz jakby Boga do pokazania się jeszcze bardziej. God knew you were going to have difficulties. Bóg wie, że przechodzisz przez trudności. He knew we were going to have challenges. Wie, że będziesz przechodził przez próby. It was never God's intention that we one day we'd feel good, the next day bad. To nie jest Bożą intencją, Bożym planem, żeby dziś się czuć dobrze, a jutro źle. No, God wants us to live a consistent life. Bóg chce, żebyśmy żyli życiem spójnym. He wants us to enjoy every day of our lives. On chce, żebyśmy się cieszyli z każdego dnia życia. We need to stop worrying about the future. Musimy przestać się martwić o przyszłość. No, live one day at a time. I żyć tym dniem obecnym. And make the most of every moment. I żyć najbardziej tą chwilą, która jest. If you live in the future, jeśli żyjesz w przyszłości, you're never really going to enjoy the present. Nigdy nie będziesz naprawdę cieszył się teraźniejszością. Not the way God wants us to enjoy it. Nie w taki sposób, jak Bóg chce, żebyś się cieszył. Many times when we look into the future, wiele razy, kiedy spoglądasz w przyszłość, we can't see the answers to our problems with our natural eyes. To naszym naturalnym wzrokiem nie widzimy rozwiązań naszych problemów. We don't really know how we're going to make it through tomorrow. Nie wiemy, przez co będziemy jutro przechodzić. Which causes us to be upset and afraid. Co powoduje, że jesteśmy przestraszeni i mamy problemy. And we need to understand that God has given us the grace for today, just today. A musimy zrozumieć, że Bóg dał nam łaskę dnia dzisiejszego, cieszenia się dzisiaj. We won't have tomorrow's grace until tomorrow. Nie będziemy mieli tej łaski jutrzejszej aż do jutra. But God will give you what you need. Ale Bóg da ci, czego potrzebujesz. So you need to make a decision. Więc musisz podjąć decyzję. That you're going to enjoy everything right now. Że będziesz się cieszył wszystkim właśnie teraz. Learn to enjoy your families and your friends. Naucz się cieszyć rodziną, przyjaciółmi. Enjoy the health, enjoy your work. Cieszyć się zdrowiem, pracą. Just enjoy life. Po prostu cieszyć się życiem. Happiness will not fall on you. Taka szczęście nie spadnie na ciebie. It's a decision you need to make. To jest decyzja, którą musisz podjąć. There will be hard times in your lives. Będziesz miał trudne chwile w życiu. But that's when you'd make that decision.
Ale to jest właśnie coś, co zależy od decyzji. You decide you're going to be happy even in the difficult times. Decyduj, że będziesz szczęśliwy nawet w trudnym czasie. The Psalms tell us that we're like a mist. A psalm mówi nam, że jesteśmy jak taki obłok, jak mgła. We're here for a moment, then gone. Że jesteśmy tu przez chwilę i potem znikamy. Life is flying by for us. Że życie biegnie. Don't waste a moment of your time. Nie trać ani chwili swojego czasu. Don't waste any time being unhappy at all. Nie trać ani chwili na bycie nieszczęśliwym. Don't waste a single moment worrying about tomorrow. Nie zajmuj ani chwili martwieniem się o jutro. We need to enjoy what God has given us today. Musimy cieszyć się tym, co Bóg nam daje dzisiaj. God has given us freedom. Bóg daje nam wolność. Freedom to choose Him. Wolność do wybrania He's Jego. The way, the truth and the light. On jest drogą i prawdą i if życiem. We choose Jesus, jeśli wybierzemy Jezusa, we can live a full and abundant life. Możemy żyć życiem pełni obfitym. That doesn't mean we have everything we ever wanted. To nie oznacza, że będziemy mieli wszystko, co kiedykolwiek chcieliśmy. But we'll have everything we ever needed. Ale wszystko, czego potrzebujemy. God will care for all of our needs. Że Bóg zatroszczy się o wszystkie nasze we potrzeby. Need to put him first in our lives. Musimy Jego postawić na pierwszym miejscu w życiu. We need to make decisions to be happy. Musimy podjąć decyzję, że chcemy the być Psalm szczęśliwi. Says, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Psalm mówi, że to jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Have you been rejoicing all day today? Czy cieszyłeś się dzisiaj cały dzień? Actually, today was a good day to rejoice. W zasadzie dzisiaj był dobry dzień, żeby się we cieszyć. Had plenty of great speakers to make us rejoice. Mieliśmy mnóstwo dobrych przemów, które nam dawały radość. We need to take this day and plant it like a seed in our hearts. Musimy wziąć ten dzień i zasadzić go jako ziarno w naszym sercu. Every time we go to the Eucharist, we need to plant that as a seed in our hearts. Zawsze jak idziemy na Eucharystię, musimy brać to i sadzić w nasze serce jako ziarno. Something we can fall back on and think about the joy that we have in Jesus Christ. Sometimes once again. We can sit back and think about the joy we have in Christ. Czasami możemy usiąść i po prostu pomyśleć o radości, którą mamy w Chrystusie. You may wish you were better looking or more talented. Może chciałbyś lepiej wyglądać, być bardziej utalentowany. You may wish you were richer. Może chciałbyś być bogatszy. But don't let that steal your happiness. Ale nie pozwól, że to będzie kradło twoje szczęście. My hope is not in my circumstances. Bo moja nadzieja nie jest w okolicznościach. My hope is in God's promises to us. Moja nadzieja jest w Bożych obietnicach dla nas. And in John 10:10 he says we're going to have a full and abundant life here and in the world to come. U Jana 10:10 jest napisane, że będziemy mieli pełne życie w obfitości teraz i w życiu, które nadchodzi. He's not only promising us a good life here. Bo on nam nie obiecuje tylko dobrego życia tutaj. He says if we live our life with him here, he's going to give us an abundant life in eternity. Jest też napisane, że jak będziemy żyli dobrym życiem tutaj, to on nam da pełne życie w obfitości w przyszłości, w wieczności. What more can God promise us? Co więcej Bóg może obiecać? He constantly gives us hope for the future. On non-stop daje nam nadzieję na przyszłość. If we read his word, jeśli przeczytamy Jego Słowo, if we believe even a little part of his word, jeśli uwierzymy nawet małej Jego części, we can live an exciting life every moment of our lives. Możemy żyć ekscytującym życiem w każdej chwili naszego życia. The full and abundant life that he promised us. Życiem pełni, w pełni obfitym, które nam obiecał. It doesn't depend on circumstances. I to nie zależy od tych okoliczności. It depends on God himself. Ale to zależy od Boga samego. Life is a journey. Bo życie jest podróżą. There's always going to be another mountain to climb. Zawsze będzie kolejna góra, na którą musisz wspiąć. We need to learn to enjoy the journey. Musimy nauczyć się cieszyć się podróżą. Do you realize how much you've been blessed in your life as it is now? Czy jesteś świadom tego, jak bardzo jesteś błogosławiony teraz w swoim życiu? If you're here at least listening, at least you have ears to hear. Jeżeli słuchasz, słyszysz, to przynajmniej masz uszy do słuchania. We need to be grateful for all the gifts that we have, our eyes, our ears and our breathing. Możemy być wdzięczni za wszystkie dary, które dostaliśmy, za uszy, oczy, za język. God has blessed each of us in individual ways. Bóg błogosławi każdego w sposób indywidualny. And we should all take some account of how God has blessed me and you. I musimy wiedzieć, w jaki sposób Bóg błogosławi każdego z nas, mnie i ciebie. And you might even want to write down some of the blessings that God has given you through your life. Możesz spisać niektóre błogosławieństwa, które Bóg daje dla twojego życia. And occasionally look at that book and just enjoy the grace and the goodness of God. I od czasu do czasu patrzeć do tej książki i cieszyć się dobrością Boga.
Don't wait until your children are grown and out of school. Nie pozwól, aż inne dzieci wyrosną don't w innych szkołach. Don't wait until you're retired. Nie czekaj do czasu, aż pójdziesz don't na emeryturę. Wait until you die. Nie czekaj, aż umrzesz. No, enjoy this day, every day. Ciesz się tym dniem, każdego dnia. Life is short and we want to take good advantages of it. Życie jest krótkie i potrzebujemy brać to, co ono nam przynosi. We will have difficult times. Będziemy przechodzić przez trudności. St. Paul wrote a lot of the New Testament. Święty Paweł napisał mnóstwo, sporą część Nowego Testamentu. And some of it wrote in a very tiny little jail cell. A część napisał, niewielką część napisał, będąc w więzieniu. And sometimes in that jail cell, they said there was waste matter all over the floor. They were waste matter. Dirt, you know. Waste, okay. Yeah. Więc w tych więzieniach po prostu mnóstwo szczątków, mnóstwo śmieci było na podłodze. While he was living in that little cell, listen to what he wrote. I kiedy on żył w małej celi, gdzie było mnóstwo brudu na ziemi, słuchajcie, co powiedział. Philippians 4:13. W liście do Filipian 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Mogę wszystko w Chrystusie, który mnie umacnia. Philippians 4:4. Filipian 4, wers 4. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Raduj się w Bogu zawsze i powtarzam, radujcie się. Now St. Paul was in miserable conditions. A Święty Paweł był wtedy w bardzo mizernych warunkach. And he said to rejoice always. I on mówi, radujcie się zawsze. Sometimes we had a little rain today. Tak jak dzisiaj mieliśmy trochę deszczu. Some of us stopped rejoicing. Niektórzy przestali się radować. We need to be like St. Paul, rejoicing in all circumstances. Musimy być jak Święty Paweł, cieszyć się w każdych warunkach. Grateful to God for all that He has given us. Musimy być wdzięczni Bogu za wszystko, co nam this daje. This is the day the Lord has made. Bo to jest dzień, który Pan He's uczynił. Made it for our freedom. I to jest dzień dla naszej wolności. We have freedom to worship Him. Mamy wolność, żeby Go uwielbiać. Freedom to read the Bible. Wolność, żeby czytać Biblię. Freedom to believe in it and rejoice in it. Wolność, żeby wierzyć i cieszyć się. Let us rejoice in the Lord always. Cieszmy się w Bogu zawsze. For He has done great things for His people. Bo On ma wielkie rzeczy dla swoich ludzi. Mighty is the Lord. Wielki jest Bóg. And mighty in His ways. Wielkie są Jego drogi. Amen. 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 Bardzo dziękujemy naszemu drogiemu przyjacielowi Donaldowi za to słowo. I teraz przechodzimy już do przygotowania do Eucharystii. Eucharystia odbędzie się o godzinie 18:00, więc jeżeli na dole został ktoś jeszcze, kto chce być w służbie liturgicznej, to jest ostatni czas, żeby się tam udać. Jeżeli jakiś ksiądz został, który chce się dołączyć do koncelebry, to też już jest najwyższy czas, żeby się tutaj udawać. Myślę, że też zrobimy sobie próbę, jeśli chodzi o pieśni, które będziemy śpiewać na Eucharystii. I też trwajmy w takim przygotowaniu do tego, co będzie się tutaj działo już za chwilę tutaj na ołtarzu. Z takich informacji towarzyszących chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny możemy pójść prosto i dostać się do miejsca, gdzie wieczorem po naszym spotkaniu odbędzie się impreza towarzysząca naszemu pielgrzymowaniu. Momencik, szukam tylko adresu, żeby wam go przekazać. To będzie w Nazarecie, tak? Tam jest taki dom Nazaret, gdzie odbędzie się pokaz nagrania sztuki dla mężczyzn. Sztuka dla mężczyzn, gentleman. Została przygotowana specjalnie, by trochę na wesoło pokazać pewne nasze męskie przywary. I zostaliśmy zaproszeni do tego, by obejrzeć tą sztukę po apelu jasnogórskim około godziny 21:00.
będzie można udać się. Informacje są też na stronie oblężenia, w zakładce imprezy towarzyszące. Tam znajdziecie szczegóły dotyczące tego spektaklu. Jeśli tylko macie czas i możliwość, to bardzo was zachęcam do tego. Przypominam, że jeszcze są dostępne pakiety pielgrzyma. Można zabrać, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. Można też zabrać, jeżeli ktoś ma, a bardzo chce drugi. Tak, to nie włożę, na początku materiał. Także pakiety pielgrzyma są do odbioru. Taka prośba, by na koniec, pozostawiając tutaj ten plac, pozbierać śmieci, żeby nic tutaj nie zostało, dlatego że jutro odbędzie się kolejna pielgrzymka, kolejne spotkanie tutaj i następna grupa też będzie chciała w czystości to miejsce zastać. Nie wiem, czy nasi muzyczni są gotowi, żeby zacząć coś. Także będziemy teraz przez śpiew przygotowywać się do Eucharystii. Zacznijmy od Bogu Rodzicy. Chcemy przećwiczyć całą tą pieśń. Na zasadzie ja zaśpiewam kawałek, a wy powtórzcie za mną. To zacznijmy. Bogu Rodzica. Nie, uwaga. Ja śpiewam, a wy powtarzacie za mną, dobrze? Początek wszyscy znamy, a potem jest trochę trudniej, także spróbujmy krok po kroku. Czyli jeszcze raz. Bogu Rodzica. Bogu Rodzica. Dziewica. Dziewica. Bogiem sławiona. Bogiem sławiona. Maryja. Maryja. U Twego Syna. U Twego Syna. Gospodzina. Gospodzina. Matko zwolena. Matko zwolena. Maryja. Maryja. Ziści nam, spuści nam. Ziści nam, spuści nam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Twego dziela chrzciciela. Twego dziela chrzciciela. Bożycze, Bożycze, usłysz głosy, usłysz głosy, napełn myśli człowiecze, napełn myśli człowiecze, a dać raczy. A dać raczy. Jegoż prosimy. Jegoż prosimy. A na świecie. A na świecie. Zbożny pobyt. Zbożny pobyt. Po żywocie. O żywocie, rajski przebyt, rajski przebyt, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Okej, świetnie. To spróbujmy teraz
całą drugą część, bo pierwsza jest bardziej znana, od Twego dziela. Teksty macie w śpiewnikach. Czyli zaczynamy i śpiewamy już całość. Twego dziela, Chrzciciela, Boży życzę, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, już nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Dobrze, to idziemy dalej. Pieśń. Okay, teraz. Wyznanie. Tytuł wyznanie. I tak samo ja wam śpiewam jedną linijkę, wy powtarzacie. Byłeś nim wszystko stworzyłeś. Byłeś nim wszystko stworzyłeś. Wieczny Zbawiciel i Bóg. Wieczny Zbawiciel i Bóg. Słowem ten świat uczyniłeś. Słowem ten świat uczyniłeś, bym ja dziś mógł żyć, bym ja dziś mógł żyć. Byłeś nim grzech popełniłem, byłeś nim grzech popełniłem. Wstyd mój zaniosłeś na krzyż. Wstyd mój zaniosłeś na krzyż. Me winy na Tobie ciążyły. Me winy na Tobie ciążyły. Bym ja dziś mógł żyć. Bym ja dziś mógł żyć. Więc co czynić mam? Więc co czynić mam? Co w zamian ci dam? Co w zamian ci dam? Dam samego siebie dam. Dam samego siebie dar. Wszystko co mam. I wszystko, co mam. I trzecia zwrotka. Kroczy drogami zbawienia. Powtórzmy wszyscy. Kroczę drogami zbawienia. Ogarnia mnie święty Twój duch. Ogarnia mnie święty Twój duch. Żyję, by głosić Twe słowa. Żyję, by głosić Twe słowa. Bym sam dziś mógł żyć. Bym sam dziś mógł żyć. Więc co czynić mam? Już wszyscy razem wszystko. Co w zamian Ci dam? Dam samego siebie dar. I wszystko, co mam.
jeszcze raz, więc co czynić mam? Więc co czynić mam? Co w zamian ci dam? Co w zamian ci dam? Dam samego siebie dar. Dam samego siebie dar. I wszystko, co mam. I teraz chorus. Wznieś głos, ręce i serce swoje, złóż hołd dawcy wszelkich dóbr, złóż dar, duszę i życie swoje Bogu oddaj cześć. Wznieś głos, ręce i serce swoje, złóż hołd dawcy wszelkich dóbr, złóż dar, duszę i życie swoje Bogu oddaj cześć. I teraz wy sami wznieś głos. Wznieś głos. Dawcy wszelkich dóbr, złóż dar. Złóż dar. Duszę i życie swoje Bogu oddaj cześć. Wznieś głos, ręce i serce swoje, złóż hołd dawcy wszelkich dóbr, złóż dar, duszę i życie swoje Bogu oddaj cześć. Okej, okay, wierzę, że zaangażowanie będzie o 100 razy lepsze na mszy. Idziemy dalej. Przypominam, że śpiewnik można pobrać w wersji PDF na stronie mężczyźni.net. Panu naszemu pieśni grajcie. Chyba bardziej znana, więc zaraz przyśpiewajmy, żeby mieć wspólną wersję. Poprawka, teksty są na oblężenie.mężczyźni.net, także tam możecie znaleźć, ściągnąć sobie w PDF-ie na swoją komórkę. Teraz... Mamy, nie? Jeszcze jedną? No jeszcze jedną, tak? Możemy. Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Powtarzamy. Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Dalej. Alleluja, 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 alleluja. Teraz jeszcze zanim wejdziemy w Eucharystię, chciałem zaprosić was do modlitwy za ojczyznę, ponieważ przeżywamy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jesteśmy też w okresie nowenny przed uroczystościami rocznicowymi. W naszych kartkach, w pakietach mamy modlitwę księdza Piotra Skargi i pomodlilibyśmy się teraz tą modlitwą. Także proszę przygotować teksty. Kto już gotowy, niech wstanie, tak? Będziemy widzieli. To myślę, że w większości jesteśmy już gotowi. Modlitwa księdza Piotra Skargi. Mówimy wszyscy razem. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu.
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Zachęcam do tego, by modlić się tą modlitwą codziennie w tym roku, w tym szczególnym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zachęcam też do modlitwy różańcowej w intencji naszej Ojczyzny. Pojawiają się bardzo dobre i cenne inicjatywy w tym kierunku, takie jak na przykład Męski Różaniec w Warszawie, czy takie jak 100 różańcy na stulecie niepodległości. Myślę sobie, że jako Polacy powinniśmy mieć Ojczyznę w sercu i pamiętać, by modlić się za Polskę, by modlić się o jedność narodu, o jedność tych, którzy w jakiś sposób odpowiadają za Polskę, też o jedność Kościoła w Polsce. Także zachęcam do tego, byśmy codziennie trwali w modlitwie za Polskę, za Ojczyznę. Teraz, kiedy już wybija godzina rozpoczęcia Eucharystii, myślę, że możemy już... Możemy już rozpocząć pieśń. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolna, Maryja, zjeśni nam, spuści nam, Kyrie. Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, ją wznosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie Słowa pozdrowienia skieruje do nas ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu Paulinów. Usiądźmy, proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można by było z całego serca powiedzieć,
Tu naprawdę nie tylko byliśmy, ale jesteśmy wolni. Mamy to doświadczenie, przybywając na Jasną Górę. Ponad 600 lat Maryja, jako nasza Matka i Królowa, daje nam doświadczyć, że Chrystus czyni nas dziećmi Bożymi, nawet wtedy, kiedy byliśmy zewnętrznie zniewoleni przez niewolę, wojny. Tutaj mogliśmy odzyskiwać tą najgłębszą wolność, wolność dzieci Bożych, wolność umiłowanego przez Boga narodu. Witam was serdecznie, drodzy bracia. Pewnie też trzeba by było dodać siostry, bo niektóre siostry są z nami, więc również pozdrawiamy odważne siostry, które towarzyszą niektórym z braciom. Myślę, że siostrom należą się te oklaski. Chciałem w imieniu stróżów tego miejsca, ojców Paulinów, serdecznie pozdrowić drugą pielgrzymkę, ogólnopolską pielgrzymkę mężczyzn, męskie oblężenie, męskie oblężenie Jasnej Góry i pogratulować tego, że jesteście tutaj w Dzień Ojca, chociaż moglibyście być na zakończeniu roku szkolnego, różnych wydarzeń, wybraliście tutaj to wspólne pielgrzymowanie, więc gratuluję wam tego wyboru i tej decyzji i chciałem powiedzieć, że w naszym imieniu chcę również serdecznie pozdrowić przewodniczącego dzisiejszego naszego zgromadzenia liturgicznego, księdza biskupa seniora Stanisława Stefanka z Łomży. Brawa dla niego. I chciałem też podziękować również w waszym imieniu wszystkim waszym duszpasterzom, księżom kapłanom, ojcom, braciom klerykom, braciom zakonnym, że są z wami razem tutaj. Brawa dla waszych duszpasterzy. Rozpoczynamy Eucharystię jako szczyt naszej pielgrzymki, jako doświadczenie szczególnego spotkania z Bogiem, który daje nam wolność. Niech Maryja w tym miejscu, w której uświadamiamy sobie jej szczególną obecność, jako Matki, która jest Królową i Królową, która jest jednocześnie Matką, niech ona w sposób właściwy dla siebie, każdemu z was, drodzy bracia, da to doświadczenie swojej czułości i męskiej odwagi, byście mogli być świadkami tej wolności, która jest darem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Przygotowani słowami powitania, otwórzmy nasze serca, wyznajmy grzechy, byśmy godnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z drugiej księgi Kronik. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy wysłuchał. Opuścili więc świątynię Pana Boga swego i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Skutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pana? Dlatego się wam nie szczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamieniowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pana. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Syryjczyków. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników,
a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko syryjskie weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciwko niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i pozostał pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Oto słowo Boże. Swojemu słudze Bóg łaskę ukaże. Swojemu słudze Bóg łaskę ukaże. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Swojemu słudze Bóg łaskę na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze. Sprawię, że potomstwo Jego będzie wieczne, a Jego tron jako dni niebios trwały. Swojemu słudze Bóg łaskę okaże. A jeśli Jego synowie porzucą moje prawo i wedle moich przykazań postępować nie będą, jeżeli moje ustawy naruszą i nie będą pełnili moich rozkazów, swojemu słudze Bóg łaskę okaże. Rózgą ukaże ich przewinienia, a ich winę biczami, lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę wierności. Swojemu słudze Bóg łaskę okaże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus Chrystus, będąc bogaty dla was, stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów:
Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swej biedy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia, kochane siostry, szczególnie kochane dlatego, że pamiętacie to przepiękne słowo z momentu zaślubin, że cię nie opuszczę aż do śmierci. A skoro tak, to wszystkie sprawy, którym żyje mój mąż, Pan Bóg mnie zadał, mojemu sercu, mojej obecności, mojemu wsparciu. I czyż to niewielka radość, że tyle różnych środowisk, a szczególnie mężczyźni świętego Józefa jako ta grupa organizująca, potrafiło wydelegować swoich uczestników na wspólną męską modlitwę, medytację, nazwaną też tak bojowo oblężenie. W tym programie podstawowym, ogólnym pojawiają się takie słowa: modlitwa, formacja, przyjacielskie relacje. Także bardzo potrzebne w naszym współczesnym świecie, w tej, nazwijmy ją, powszechnej obyczajowości, jakże bardzo potrzebne te wszystkie wymiary zachowania i formowania mężczyzny. I dzisiaj ten program został tu w sposób pracowity przygotowany. Stąd chcemy zebrać na ołtarzu Jezusa, poprosić o konsekrację, tak jak chleb i wino uniesiemy i w mocy Ducha Świętego spraszać będziemy Jezusowego słowa. To jest ciało moje, to jest krew moja.
Tak chcielibyśmy, aby cały program i ten dzisiejszy, i naszych środowisk formacyjnych doznał takiego włączenia w tą najświętszą chwilę, w konsekrację. Wspaniałe modlitwy, wsparte muzycznym podkładem, a potem głosy. I pana Jacka Pulikowskiego, pana Mieczysława Guzewicza, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i pana Donalda Torwida, przy którym na pewno w sposób szczególny jest obecna jego małżonka Patrycja, wspierając duchowo tę misyjną jego aktywność na całym świecie. A wszystko to po to, byśmy dzisiaj rozważyli poważny, najpoważniejszy punkt naszej aktywności męskiej – wyzwolenie. Wyzwolenie, które jest dziełem mężczyzny i które jest przestrzenią, na której mężczyzna jest najbardziej aktywny. Wyzwolenie. Mamy świat, który nas otacza, ten, o którym przed chwilą słyszeliśmy w konferencjach, kolejnych wspaniałych konferencjach i ten, który nam przyniosło Święte Pismo, teraz czytane, orędzie w liturgii. Spotkały się te dwa obrazy. To jest zagrożenie zniewoleniem i to jest program wyzwolenia. Zniewolenie tradycyjnie od początku stale te same źródła. Albo intryga, niewierność, aż do zbrodni włącznie. Intryga na najwyższym poziomie, królewskim, można by powiedzieć, sądowe wyroki zbrodni i parlamentarne ustalenia kłamstwa. Do dzisiaj mamy te obydwa źródła zniewolenia. Zbrodnie w imię prawa i kłamstwo ustanowione jako ład, jako porządek. W to wchodzi mężczyzna, indywidualnie i społecznie. Ale on też podlega zniewoleniu i to niezwykle czułemu. Było o tym sporo w konferencjach. Zależność chociażby od tej bardzo potrzebnej, a równocześnie źle brzmiącej w naszych uszach mamony. Troska o jedzenie i o strój. To wszystko zebrały myśli podane nam w ramach medytacji, a Ewangelia słowami Chrystusa wyprowadziła nas od razu na szerokie pole zaufaj. Ojciec Niebieski dba o ciebie. I to jest najbardziej skuteczne wsparcie ramienia męskiego. Ojciec Niebieski zabezpiecza twoją męską rolę. I dlatego trzeba podjąć swoje zadania w poczuciu obecności Boga. A świat współczesny próbuje nam, mężczyznom, odebrać to uprzywilejowane, bliskie miejsce przy Ojcu Niebieskim. Ogólnie nazywa się ten program redukcjonizmem. Redukcjonizm to znaczy zabrać mężczyźnie jego
osobowe sprawności pod bardzo kuszącym hasłem uwolnić go od wszystkiego. Nawet od tego, by był świadom swojej męskości, by był świadom swojego najbardziej elementarnego w jego naturę wpisanego powołania. Oczywiście wolny od rodziny, wolny od powiedzianego słowa, wolny od jakichkolwiek zobowiązań. W tym jakże dziwnym, współczesnym świecie spotkałem chociażby taki jeden pomysł. Oczywiście rozluźnienie moralne to nam się już jakby o uszy tak często obija, że się nie dziwujemy, że ktoś łajdactwo nazywa nowoczesnym stylem. Do tego się przyzwyczailiśmy. Ale dla mnie było wielkim zaskoczeniem, gdy nie tak dawno na terenie Niemiec dowiedziałem się, że w tym kraju, który się tak bardzo, bardzo szczyci zachowaniem prawa, kradzież została osłonięta budżetem państwa. Złodziej ma poczucie bezkarności, bo budżet państwa wyrówna szkody, jakie złodziej wyrządzi swojemu bliźniemu. A dzieje się to prostym mechanizmem. Właściciele sklepów powiedzieli, otrzymali polecenie: nie róbcie rabanu, gdy przyjdzie emigrant i kradnie, tylko zgłoście, ile ukradł. Z budżetu państwa wam to zrefundujemy. Pytam konkretnego rozmówcę: panie, no to ile pan ostatnio stracił? Ja mam takie bardzo modne kurtki skórzane. Wyprowadzili mi tu z mojego sklepu za 5000 euro. Wystarczył jeden prosty kwitek, jedno oświadczenie i 5000 euro z osobnego funduszu wpłynęło na konto mojego sklepu. Kradzież uznana za styl bycia, który przystoi, no, na przykład emigrantom. I to jest najgorsze. To jest właśnie najbardziej niszczące naszą wolność. Ta obłędna ideologia, która próbuje ustalić nowy porządek. Tu potrzebny jest mężczyzna. Tu potrzebna jest nasza uczciwość. Tu potrzebna jest troska o elementarne zasady obyczajowości, zwłaszcza społecznej. I dlatego Kościół wychodzi z wielu, wielu ofertami. Najbardziej taką blisko nam ofertą jest właśnie przypomnienie osoby świętego Józefa, o której przepięknie napisał święty Jan Paweł II w liście apostolskim Redemptoris Custos. I trzeba by właściwie ten list ukazujący świętego Józefa, człowieka, który się zajmował i jedzeniem, i ubraniem, i który był informowany przez Pana Boga o niebezpieczeństwach. Jakże można by powiedzieć, podzielił się Pan Bóg swoją odpowiedzialnością, syna swego zwierzył, jego życie w ciele zwierzył sercu kobiety, Matki Najświętszej, jej zawierzeniu i troskliwości mężczyzny Józefa, którego uważano za ojca. Tu jest ta hojność Boga. Dał nam gospodarowanie, ale nie opuścił, nie odszedł. Był razem.
trzeba by nad tym i tekstem Jana Pawła II i w ogóle samym programem, który zresztą w waszych wspólnotach rozmaicie sobie przypominacie, trzeba by w sposób szczególny się zastanawiać. Ale ja chcę, najdrożsi, zatrzymać się na końcu tylko nad jednym. Pod koniec dzisiejszej ofiary eucharystycznej dokonamy aktu zawierzenia. Tekst przygotował zespół, który organizuje pod opieką pana Andrzeja i księdza duszpasterza krajowego mężczyzn, księdza Żaka. Tekst ten nawiązuje bardzo dokładnie do jasnogórskich ślubów narodu. I to uważam za sugestię niezwykle ważną, trafioną i potrzebną. Stańcie w Stoczku Warmińskim, w tej celi, gdzie przetrzymywano od 1956 roku prymasa Polski, prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na początku więzienia odebrano wolność. Co powiedział Matce Najświętszej? Tam jest ten tekst wspaniale ukazany. Co powiedział? Jestem twoim niewolnikiem. Oddanie się w niewolę niepokalanej. Ten, który powinien wszystkimi wrażliwościami i możliwością swoich wpływów uwolnić się z tego upokorzenia uwięzionego człowieka. Mówi Marii, jestem twoim niewolnikiem. I to zabezpiecza moją wolność. W ramionach matki czujemy się najwolniej, tak powie każde dziecko. A potem tenże sam mąż Boży, czcigodny sługa, o którego beatyfikację i kanonizację modlimy się serdecznie, prymas tysiąclecia, tym razem w Komańczy, w 1956 roku, ciągle więzień, pisze dla narodu, nie dla siebie, tylko tam w Stoczku osobiście. Tu pisze dla narodu. Jaki manifest? Czy on wtedy kreślił plan rewolucji, zrzucenia kajdan komunizmu, przepędzenia armii radzieckiej z Polski, powstania? Zaczyna od serca. Łaska Boża. Wierność powiedzianym ślubom w małżeństwie. Troska o życie. O każde dziecko. Zaangażowanie w wychowanie młodzieży. Budowanie społecznej sprawiedliwości. Prymas Wyszyński wyzwolenie zwierzył naszemu sercu. Zwierzył tej bardzo wewnętrznej sprawności, którą Pan Bóg umacnia swoją łaską. Usłyszeliśmy w ostatniej konferencji o obecności Ducha Świętego w naszych wszystkich czynach. I nie trzeba było czekać tysięcy lat, by się sprawdziła ta Boża reguła.
na naszych oczach. Cały tekst zawierzenia, który za chwilę, gdy przyjmiemy Pana Jezusa, powiemy głośno, to jest program dla Polski. Bo najdrożsi chwilami przeżywamy lęki, niepokoje. Tak się wydawało, że już jesteśmy na prostej, no bo większość parlamentarna, bo prezydent, bo to, bo tamto, bo owo, a więc, że załatwią za nas dobrą zmianę. A jak się bliżej popatrzysz, to przede wszystkim serca muszą być zmienione. Co chwilę coś się kruszy. I tu jest wielki apel o obecność mądrego, mądrego, jak to mocno podkreślali konferencjoniści, myślącego mężczyzny. Nie parlament, nie prezydent najuczciwszy i najzdolniejszy, ale każdy mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę i przez to odpowiedzialny za Polskę. Tam dopiero nastąpi dobra zmiana i tam możemy się spodziewać owoców. Amen. Otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym, z którego woli Najświętsza Maria Panna stała się naszą Matką i Królową i przez jej wstawiennictwo przedstawmy Panu nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, szczególnie za obecnego wśród nas biskupa seniora Stanisława, o potrzebne łaski. Przez ręce Matki Bożej, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, byśmy jako mężczyźni byli odpowiedzialni za jego rozwój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by zawsze była wierna Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziś szczególnie módlmy się za naszych ojców, dla żyjących o potrzebne łaski, a zmarłych o dar nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich mężczyzn, by dzielnie wypełniali swoje powołanie na wzór świętego Józefa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, o pokój, miłość i jedność małżeńską. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy Bogu prośby, z którymi tu przybyliśmy na Jasną Górę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, składamy Tobie dzięki za wszystkie łaski, jakich udzieliłeś naszemu narodowi przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy, obecnej w znaku jasnogórskiego wizerunku. Pokornie Ciebie prosimy, abyś przyjął nasze modlitwy i udzielił nam duchowych darów w pielgrzymce nadziei, jaką tu na ziemi odbywamy do Twojego niebieskiego domu, gdzie nas oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Śpiewamy pieśń z śpiewnika Wyznanie. Byłeś nim wszystko stworzyłeś,
wieczny Zbawiciel i Bóg. Słowem ten świat uczyniłeś, bym ja dziś mógł żyć. Byłeś nim, grzech popełniłem, wstyd mój zaniosłeś na krzyż. Me winy na Tobie ciążyły, bym ja dziś mógł żyć. Więc co czynić mam? Co w zamian Ci dam? Od samego siebie dam i wszystko, co mam. Kroczę drogami zbawienia, ogarnia mnie święty Twój duch. Żyję, by głosić Twe słowa, bym sam dziś mógł żyć. Więc co czynić mam? W zamian Ci dam, bo samego siebie dam i wszystko, co mam. Więc co czynić mam, co w zamian Ci dam, samego siebie dam, wszystko, co mam. Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich. Razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia,
Hosanna, 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 Hosanna na wysokości. Hosanna, 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 Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem, obecnym wśród nas biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i
przed Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem wracą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich oraz przy chodniku przy wałach jasnogórskich. Trwajmy w dziękczynieniu, uwielbiajmy Boga, Trójcy Święty Jedynego, za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne. Ty nam dajesz ciało swe i krew. Powtórzmy. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną, niosąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
wskrzesił drogę wiodącą na Twój szlak. Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. 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 Przyjdźcie do tronu. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła. Przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was, wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd, nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus was woła. Wasze troski zamieni na śmiech, swoje życie wam włoży do
Jezus was woła. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie w Eucharystii. Bądź uwielbiony Jezu, prawdziwie obecny wśród nas, prawdziwie obecny w swoim ludzie. Bądź uwielbiony Jezu. Ty jesteś naszym Zbawicielem. Ty jesteś naszym Panem. Bądź uwielbiony Jezu. Jezu, Ty powiedziałeś nam w dzisiejszym słowie, że mamy troszczyć się o Królestwo Boże. Że mamy troszczyć się o Twoje Królestwo. Chcemy w tym miejscu, w tym uwielbieniu powiedzieć Ci, że chcemy to robić. Panie, chcemy troszczyć się o Twoje Królestwo. Chcemy troszczyć się o Twoje Królestwo w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. Chcemy, Panie, szukać Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Panie, bo tylko w Tobie możemy być mężczyznami prawdziwymi i pełnymi. Tylko w Tobie, Panie, możemy wypełnić to, co ślubowaliśmy. Tylko w Tobie, Panie,
możemy być darem dla innych. W Tobie możemy być sługami dla naszych żon i dla naszych dzieci, dla naszych rodzin. Tak jak Ty nie przyszedłeś, by Tobie służyli, ale by służyć. Tak samo, Panie, my chcemy być mężczyznami, którzy służą. Bądź uwielbiony, Jezu. Ty, Panie, bardzo konkretnie zapewniasz nas o tym, że będziesz się o nas troszczył. Panie, chcemy Ci ufać. Chcemy Tobie wierzyć. Chcemy żyć w Tobie. Bądź uwielbiony, Jezu. Tylko z woli Twej jestem wolny. Tylko z woli Twej jestem wolny. Tylko z woli Twej jestem wolny. Twoja wola, Panie. Tylko z woli.
modlitwę. Jestem teraz wolny, Panie. Jestem wolny. Ty mieszkasz teraz we mnie. Tylko modlitwę. Jestem wolny. Z Tobą jestem prawdziwie wolny, Pan. Tylko zwoli Twe. Ty zwyciężasz wszystko we mnie. Jestem wolny. Dzięki Ci, Panie, że dokonujesz to we mnie. Że jesteśmy wolni, Panie. Jestem wolny. Tylko zwoli Twe. Amen, Panie, tak, odbierz chwałę, Panie. Odbierz chwałę, Panie, odbierz chwałę, Panie. Tobie wszelkie chwała, Panie. Tobie wszelka chwała się należy, Panie, zawsze, w każdym czasie, w każdym miejscu, w każdym momencie. Tobie chwała, Panie, Tobie chwała. Niech się święci Twoje imię, Panie. Zawsze i wszędzie, Jezu, tylko Ty, Panie, bądź wywyższony. Tylko Ty bądź wywyższony, Panie, za Twoje dzieło odkupienia, za Twoje dzieło zbawienia, Panie, że prawdziwie jesteśmy wolni, Panie. Tylko w Tobie, Jezu, tylko w Tobie, Jezu. Jezus, amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pan ksiądz biskup Stanisław dokona aktu zawierzenia Matce Najświętszej. Wszyscy otwieramy akty zawierzenia. Nasza najlepsza Matko, tak jak stoimy we wspólnocie mężczyzn, którzy czczą Twojego małżonka, a w nim Twoje dziewictwo i misję, jaką każdy mężczyzna otrzymuje. Chcemy stanąć w sposób szczególny wspierani obecnością Twojego sługi. Oddał Ci się w niewolę, świętą synowską niewolę. Prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński. Chcemy, aby w sposób szczególny nasze zawierzenie zaniósł przed Twój tron ten, który pośród świętych powtarza Ci słowa na tej ziemi tylekrotnie wypowiadane, totus tuus, święty Jan Paweł. I tak i my mówimy, przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec daru łaski w naszych rodzinach jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas trwał w łasce uświęcającej i żył bez grzechu ciężkiego.
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka poczętego równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko Chrystusowa i Domie Boży, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, a przy nim życie Polaków by było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy umacniać w sercach naszych cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót i z Twoją pomocą wprowadzać nasze przyrzeczenia w życie. Królowo Polski, przyrzekamy. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam stworzył nas. Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością. Do Ciebie należymy! Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, wśród hymnów Jego przedsionki. Błogosławcie imię Jego, chwalcie Pana dziś. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Bowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego na wieki. Albowiem dobry jest Pan, Jego wierność przez pokolenia. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. I teraz wy wykrzykujcie. Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Cudo krzyku i radości, wysławiajcie Go. Let us take a moment to ask Saint Michael's protection. W tym momencie poprosimy świętego Michała Archanioła o ochronę. Saint Michael, yeah. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jesus, we ask you to break the power of Satan and all of his works and all his minions. Jezu, prosimy Cię, złam moc szatana we wszystkich dziedzinach naszego życia. Set everyone here free from all addictions in their lives. Uwolnij każdego tutaj od wszelkich uzależnień w naszym życiu. Especially pornography. Zwłaszcza pornografii. Alcoholism. Alkoholizmu. Drug abuse. Uzależnienia od narkotyków. All the addictions that hold us back from being holy. Wszelkich uzależnień, które powstrzymują nas od bycia świętymi. We break your power over us.
Łamiemy moc tych uzależnień w naszym życiu. W imieniu Jezusa. We break all generational curses in our lives. Łamiemy wszelkie przekleństwa pokoleniowe w naszym życiu. Set us free from all claims that Satan has on our families back to all generations. Uwolni nas od wszelkich złych rzeczy, od wszelkich grzechów, które przez lata ciągnęły się w naszych rodzinach. And from this day forward, may we have freedom. Abyśmy od dzisiaj mieli wolność. Freedom in our spirits. Wolność w naszym duchu. Freedom in our lives. Wolność w naszych życiach. Freedom for this nation. Wolność dla tego narodu. All that in Jesus' mighty name. Wszystko to w potężnym imieniu Jezusa. Amen. 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 Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Jesteś wspaniały, Panie. Jesteś potężny, jesteś wielki. Bądź uwielbiony, Jezu. Chwalimy Ciebie, wywyższamy Twoje święte imię. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Alleluja! Alleluja! Chciałem teraz zaprosić naszego drogiego brata, Darka Cupiała, który z okazji Dnia Ojca chce do nas też przemówić. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję mężczyznom świętego Józefa za takie wspaniałe święto. To jest czas dla wszystkich ojców, synów, dziadków. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca i czasu na świętowanie Dnia Ojca. Drodzy ojcowie, jesteśmy obdarzeni niezwykłym takim wezwaniem, bo wolność jest nam dana i zadana. W inicjatywie Tato.net, ruchu społecznym, który nie jest ruchem duszpasterskim, ale społecznym, wyposażamy ojców w wiedzę, w postawę, w narzędzia i chcę bardzo tutaj Wam podziękować za ten czas takiego właśnie świętowania. Ojcowie, jesteśmy powołani, by być wolni i wyzwalający. Czeka nas wiele prób. Wiem, że wielu synów, wielu młodszych mężczyzn do 30 roku życia dla tego pokolenia tą próbą często jest pornografia czy uzależnienie od gier komputerowych. To jest straszna niewola. Dla starszego pokolenia mężczyzn tym zniewoleniem może być alkoholizm czy używki, narkotyki. Od tych wszystkich prób możemy być wolni dzięki temu, który nas umiłował. I bardzo, bardzo mocno dzisiaj doświadczam właśnie tej wyzwalającej mocy miłości. Dlatego życzę Wam, wszyscy ojcowie, po to też jest inicjatywa Tato.net, piękna, dojrzałego ojcowskiego życia.
Tych z was, ojcowie, którzy odwiedzaliście już kiedyś tą społeczność ojcowską przez internet, przez stronę Tatonet, ale przez fora międzynarodowe, zapraszam dokładnie za pół roku, 17 listopada do Warszawy na 10 już międzynarodowe forum, które tym razem będzie poświęcone tematowi miłość i szacunek. To są dwie strony jednego medalu. Kochać i szanować siebie, ale także swoich bliskich. Ojcowie, 17 listopada to będzie wasz wielki też kolejny ważny dla was dzień. Bardzo wam dziękuję za świadectwo obecności tutaj, za tą budującą obecność. Dużo satysfakcji dla was wszystkich w waszych rodzinach. Zostańcie z Bogiem. Dziękujemy bardzo, Darku, za to zaproszenie, za to zagrzanie nas. Alleluja. Teraz powoli przygotowujemy się do naszego apelu jasnogórskiego, ale ponieważ czekamy jeszcze na księdza Mirka, to proponuję, byśmy jeszcze coś zaśpiewali. Chwała Ojcu. Chcemy oddać Ci, Ojcze, chwały Tobie, Synowi, i Tobie, Duchu Święty, na to, co zrobiłeś dzisiaj w tym miejscu, w naszym życiu, w naszych sercach, co dokonałeś w naszych rodzinach. Chcemy Ci oddać chwałę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 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 Było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 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 Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 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 Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała, chwała. Było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak było na początku, amen. Teraz i zawsze. Tobie wszelka chwała i majestat należą się Tobie. 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 Amen. Wszelka chwała i majestat należą się Tobie. 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 Proponuję, byśmy stanęli teraz, przygotowując się do apelu jasnogórskiego i odmówili jedną dziesiątkę różańca, dobrze? Proponuję, by była to tajemnica chwalebna, pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa, ponieważ rozpoczynamy liturgicznie świętowanie niedzieli, pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęcona grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uświęcona grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To teraz zaśpiewamy apel jasnogórski. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, czuwam. Co znaczy jestem przy Tobie? Pozwól nam, Maryjo, zobaczyć mężczyzn, którzy byli przy Tobie, aby od nich dziś uczyć się, co znaczy stawać przy Tobie. Pierwszym z nich jest Joachim, to Twój ziemski ojciec. Niewiele o nim wiemy, ale Kościół czci go jako świętego. Jego życie, słowa, gesty i czyny kształtowały
bez wątpienia Twoją Maryję wiarę, bo taka świętość mogła wzrastać tylko przy świętym Ojcu. Być przy Tobie, Maryjo, to widzieć w każdym człowieku dziecko Boże, owoc Bożej miłości. Być przy Tobie to realizować powołanie do ojcostwa wobec dzieci, które powierzył mężczyznom Bóg Ojciec. Szczególnie przypominamy sobie to w Dniu Ojca, gromadząc się przy Tobie, Maryjo. Kolejnym mężczyzną, którego Bóg postawił przy Tobie, jest Józef z Nazaretu, Twój oblubieniec, mąż sprawiedliwy, wiernie realizujący swoje powołanie, chroniący Ciebie i Jezusa, Twojego Syna, zatroskany, wierny. Być przy Tobie to wiernie trwać przy boku małżonki, jaką Bóg wybrał dla większości z tu obecnych. Być przy Tobie to bronić skarbu wiary, to być mężem sprawiedliwym, wiernie wypełniającym Bożą wolę i Boże przykazania. Być przy Tobie to walczyć o te największe skarby wiary, małżonki, dziecka. Kolejny mężczyzna przy Tobie to najwspanialszy mężczyzna. Twój Syn i Syn Boży, Jezus Chrystus. Doskonale wypełniający prawo Boże, a w Nim przykazanie czci Ojca swego i Matkę swoją, ale równocześnie świadomy celu i swojej misji, gdy nadszedł czas wychodzący z domu, aby być w tym, co należy do Ojca. Być przy Tobie, Maryjo, to dojrzałość wiary, świadomość celu, konsekwentne jego realizowanie, nawet wówczas, gdy trzeba zawisnąć na krzyżu i sprawić, że najbliżsi będą boleć tak jak Ty. I wreszcie kolejny mężczyzna to Jan Apostoł. Stanął przy Tobie w godzinie Jezusa na Golgocie i tam przyjął polecenie, aby wziąć Ciebie do siebie. Być przy Tobie to odpowiedzialność za Kościół, którego jesteś matką i który jest matką. To zaangażowanie i odpowiedzialność w rodzinach, we wspólnotach, w parafiach, aby dobra nowina mogła docierać do wszystkich ludzi, jako ziarno zasiane wzrastać i przynosić obfity plon. Maryjo, jestem przy Tobie i czuwam. Słowo Boże wiele razy wzywa do czujności. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Czuwam to znaczy, że jestem w każdej chwili gotowy odeprzeć ataki szatana. A on kusi kłamstwem i dlatego mam żyć w prawdzie. On straszy. Dlatego mam być mężem odważnym. On nęci, szukając w nas przyjemności, lekkiego, łatwego życia. Maryjo, Ty jesteś wzorem człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego. Dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, a przez Niego Ojcu,
Ty jesteś niepokalanym poczęciem i żaden grzech nie zagościł w Twoim sercu. Prosimy, wybłagaj nam tę moc Ducha, która pozwoli nam nie zniewolić się grzechowi. Jestem przy Tobie, czuwam. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Być przy Tobie i czuwać, to trwać na modlitwie. I może wieńcząc ten dzisiejszy dzień, prośmy o Ducha wolności, Ducha miłości, Ducha odpowiedzialności, tej tajemnicy zesłania Ducha Świętego wraz z Maryją, abyśmy wracając do naszych obowiązków, do naszych odpowiedzialności, tak jak święty Józef, mąż sprawiedliwy, wypełniali we wszystkim wolę Bożą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo. Ociemniałem, podaj rękę, skracaj mękę, swe królestwo weź w rękę,
Maryjo, Tyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo. Przez Twego Syna konanie uproś sercom zmartwychwstanie. Daj wytrwanie, Maryjo. Z dawna Polski Tyś królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo. Miej w opiece naród cały, dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo. Nie wiem, czy jeszcze będą jakieś ogłoszenia, czy już nie. Aha, jeszcze pieśń. Jeszcze pieśń na zakończenie, ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Nasz Bóg króluje wiecznie, On jest nadzieją naszych serc. Nasz Bóg, nasz Bóg króluje wiecznie, On jest nadzieją naszych serc. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty, odwieczny jesteś Ty. Nie męczysz się i nie ustajesz, Ty bezsilnemu dajesz moc. Zły czas pocieszasz go, na skrzydłach gorli go unosi. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu. Nasz Bóg króluje wiecznie, On jest nadzieją naszych serc. Nasz Bóg króluje wiecznie, On jest nadzieją naszych serc. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty, odwieczny jesteś Ty. Nie męczysz się i nie ustajesz, Ty bezsilnemu dajesz moc. Zły czas pocieszasz go, na skrzydłach orli.
go ponosi. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty, odwieczny jesteś Ty. Nie męczysz się i nie ustajesz. Ty bezsilnemu dajesz moc, zły czas pocieszasz go. Na skrzydłach orli go unosisz. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty, odwieczny jesteś Ty. Nie męczysz się i nie ustajesz. Ty bezsilnemu dajesz moc, zły czas pocieszasz go. Na skrzydłach orli go unosi. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, jedynym Bogiem. Jesteś jedynym. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Jezu. Jesteś jedynym Bogiem, jesteś Ty. Jesteś jedynym Bogiem. Uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię. Ustajesz. Ty bezsilnemu dajesz moc, zły czas pocieszasz go. Na skrzydłach orli go unosi. Amen. Bardzo dziękujemy grupie z Jafy, która nam towarzyszyła bardzo dzielnie przez cały dzisiejszy dzień. Bogu niech będą dzięki. Chwała Panu. Alleluja. Przypominam o ogłoszeniach. Przez wakacje VIP. Wiara i priorytety. Pracujemy, drodzy panowie. Po wakacjach wygraj z czasem w Kaliszu 8 września. Potem 3 do 7 listopada oblężenie Rzymu. Potem 22 do 24 lutego 2019 roku Weekend Liderów Męskich Inicjatyw. I potem 22 czerwca 2019 trzecie męskie oblężenie Jasnej Góry. Amen. Dzięki wielkie. Trzymajcie się z Panem Bogiem.